Witam, witam! Kolejny piękny dzionek w transportowym raju. Jeszcze w zasadzie noc. Pomaleńku ruszamy. Poniedziałek, 18 listopada. Godzina 3 nad ranem. Nieludzka pora, kurczę, jak się ciężko wyjeżdża o tak wczesnych godzinach. No, ale jak się chce popracować jednak bez korków i zaplanować pracę w miarę płynnie, no to niestety trzeba. A ja z jednej strony lubię wyjazdy o tych godzinach, bo nie ma ruchu, spokojnie się jedzie, a im wcześniej wstanę, tym wcześniej dojadę na miejsce. O! Kurczę, dobra, wyjechało. Ciasnowato troszkę. Dobra, zaraz światło z tyłu robocze się wyłączą przy jakiejś tam prędkości. Jedziemy, kurde, jedziemy. Trochę w domu posiedziałem, trochę krócej niż planowałem, szczerze powiedziawszy. No, ale jest robota, trzeba ją robić. W dodatku, że patrzyłem, no to też coś tam zaczyna się ruszać. Myślę, że jakoś się ogarnie i ten miesiąc szybko zleci. Zobaczymy. Na razie jechać po tych wioskach nie będę, się telepał, jadę na Białystok, na Eskę. Zobaczymy, czy uda się dojechać w to samo miejsce, w które zazwyczaj dojeżdżam, bo do Eski jest chyba 30 km dalej, ale przynajmniej po normalnych drogach. Dobra, jechać. Zimno robi. 9 godzin jazdy później. Port 2000. Udało się jakoś dojechać. Chciałem nie zajechać, ale pogoda na jutro zobaczyłem. Wesoła nie jest. Cały dzień będzie padał deszcz. Się boję tego rozładunku. A wam nie powiedziałem, bo poprawi się dźwięk, przynajmniej jak będę z kimś rozmawiał. Kupiłem taką przedłużkę do tej kamery. Działa, bo sprawdzałem. I moje stare mikrofony, o te Ulanzi, one są na USB. Z DJI Action 5 Pro działają. Sprawdziłem, działa. Mam nadzieję, że dźwięk się będzie poprawiał. Szczególnie jak będę gdzieś dalej, będę je nie zapominał włączać, to wtedy na pewno będzie lepiej. Także jakby ktoś chciał, gdzieś w komentarzu czytałem, czy te mikrofony działają. No, z tą kamerą działają, z GoPro nie wiem, jak by działały. Z tą akurat fajnie działają. O kurczę, ale zmęczony jestem, wiecie co? Za stary na to jestem, kurde. Ale byle do wiosny. Wiosną będzie lepiej. Wiosną człowiek sił nabierze. Ewentualnie pojechać gdzieś w ciepłe kraje. Idę jeszcze, kupię chleb, bo w niedzielę nie było gdzie. Mi do spania. Znowu pobudka, chyba trzecia w nocy wystarczy, bo to niedaleko, mam chyba 200 parę kilometrów do rozładunku, także na spokojnie. Ale fajnie, tutaj przynajmniej odpocznę. Jutro muszę zatankować, bo już tu na rezerwie przyjechałem i zobaczymy, co się będzie działo. Na razie, szczerze powiedziawszy, muszę zobaczyć, czy są jakieś ładunki, bo tak jadę, szczerze powiedziawszy, na pałę. Nic na jutro nie planowałem, a powinienem. No ale co poradzisz? Człowiek zmęczony, to się już nic nie chce. Dobra, idę kupię ten chleb, jakąś wodę może jeszcze i do spania. No dobra, pomaleńku można wyjeżdżać z tego przybytku. Troszkę się zeszło jednak. Byłem tu po 7.20, jest po 9.20. No i kurczę, wykrakałem, wiecie co? Cholera jasna, mówiłem, że dobre kody, nie? No to po co żeście mi wszystkie ładunki pozabierali? Cholera, nie ma nic. O, i to jest dopiero problem. No, ale nie tracę nadziei, myślę, że coś tam jeszcze się urodzi. Poza tym ja już praktycznie bez czasu jestem, kurde, jakoś tutaj trzeba się przepchnąć, bo tam coś stoi. Aja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 j
Może nie utopię się tutaj w tym rowie. Wesoło nie jest. Tych osobówek jeszcze nastawiali, tak żeby człowiek tylko nie przejechał na centymetry. Ale przejdź. Spoko. Jest miejsca. Pora, gdzieś tu muszę przyparkować. Nie wiem, czy już pracy nie zakończyć. Kurde, zmęczony to jestem jak jasny fix. I chyba ja tu zostanę. Gdzieś tu na ulicy się przytulę. O kurde, patrzcie, jaka kolejka już się zebrała. Jeżeli stanął się bardzo, jest gdzie, nie, jakiś przykleje się. Ojej, kurde, co tu robić dalej? Nie mam planu, a to jest najgorsze. Na pewno naczepę muszę przygotować i chyba tutaj kończę pracę. A co? Nie ma co tu chyba i dalej się męczyć z tym wszystkim. Ależ paskudna pogoda, no. Ale co poradzisz, taki los kierowcy. Nie zawsze będzie świeciło słoneczko. Dobra, trzeba przygotować naczepę. Dokumenty już wysłane, to najważniejsze. No i ogarnąć ten bajzel. Nie lubię tej roboty. No ale kto się robić musi. Padło na mnie. Ja już sobie tutaj przycupnąłem. Zakończyłem pracę w zasadzie. Nie jestem tu sam. No i zobaczymy. No na razie nic się ciekawego nie dzieje, słuchajcie. Kurde, fajny ładunek, ale wskoczył dosłownie na chwilę i zabrali. Do Włoch. Może tam lepsza pogoda by była. No ale przepadło, nie ma. Stoję. Przygotowuję naczepę. Może w międzyczasie coś ciekawego się urodzi. Środa rano, 20 listopad. Jak widać, ja się nie ruszyłem z miejsca i się nie zapowiada, żebym się nawet ruszył. Niestety, jakoś dziwnie, kurde, wszystko zdechło. Nie wiem dlaczego. Noc sobie odpuściłem, byłem naprawdę tak już zmęczony, że chciałem po prostu odpocząć, świeżych sił nabrać i w nocy już nie jechałem nigdzie. Choć w nocy można było akurat dosyć ciekawie wyjechać. No ale są takie dni, że się po prostu dla człowieka nie chce. Ja w domu też zajeździłem się na śmierć. Nie miałem już ani chęci, ani sił. Pogoda wczoraj też taki wietrzysko wiał. Ulewa spadła okrutna. Więc odpuściłem sobie po prostu tą jazdę, tą walkę. No a dzisiaj za to zapłacę, bo powiedzmy, gdzie już tu spędzę. Nic ciekawego na giełdzie się nie rodzi. A! Przypomniałem sobie, któryś kolega pisał, żebym mówił o spalaniu w DAF-ie. Więc mówię, chwalić się nie ma za bardzo czym. Bo z tym ładunkiem, czyli 24 plus tony pod wiatr, niestety, ale 31 i ciężko było to zbić. Także 31 na 100 przy takich warunkach. Średnio, myślę, około 28 powinien w normalnych warunkach spalać. Ale dobra, będę wspominał o tym częściej. Na razie stoję, czekam. Wypoczęty, wyspany, świeże siły, chęci do pracy, ale pracy brak. No tak bywa. Mogłem się tego spodziewać, chociaż nie, spodziewałem się czegoś innego. Naprawdę spodziewałem się, że tej pracy jednak troszkę będzie w tym okresie, a tu nic. Tydzień ten mogę uznać jednak za stracony. Już nic ja tu nie wymyślę, jest środa. Już troszkę późnowato, powinienem już przynajmniej jeden ładunek do przodu być. A teraz mam plan taki, żeby kierować się w kierunku granicy i może w piątek coś jednak z Polski ładować. Może w piątek coś z naszego kraju byłoby na wyjazd lepszego, bo tutaj nie widzę swojej przyszłości. Dobra, obchód zrobiony, wszystko. Wszystko jest na miejscu. Zaraz robię jakieś śniadanie, kawkę. No i będzie cały dzień wypatrywania jakiegoś złotego strzału. Nie spodziewam się cudów, ale walczyć trzeba.
Cholera jasna. Długa pauza tutaj wyjdzie. Ale dobra, nie jest źle. Tylko kurczę, wiecie jak dzisiaj zimno? Wieje wiatr, chłodno. Dobrze, choć ten deszcz nie pada. Ponarzekali z rana. Teraz można zabierać się za robotę. Szybka aktualizacja. Jak widzicie, moje położenie się zmieniło. Ale tylko moje. Ciężarówka nadal stoi w tym samym miejscu. Kurczę, cały dzień męczę się, szukam czegokolwiek. No mój błąd. Tutaj przyznaję, mój błąd. Trzeba było przed wyjazdem zabezpieczyć się i znaleźć sobie jakikolwiek ładunek, przerzut, powrót, cokolwiek, a nie jechać tak jak ja na pałę i myśleć, że to są jednak dobre kody i bez problemu się stąd wydostanę. No taki był plan pierwotny, naprawdę się nie spodziewałem aż takiej lipy tutaj. Ale tak bywa, co poradzisz? To właśnie jest minus, jeżeli sam sobie ładunków szukasz i nie korzystasz z usług stricte spedycji. No ja z usług spedycji jak najbardziej czasem korzystam, ale nie w taki sposób, żeby mnie prowadzili od punktu A do punktu B. Nie, to raczej są pojedyncze ładunki. Dzisiaj cały dzień stania. No chciałem se odpocząć, no to se odpoczywam, no proszę cię bardzo. Planowałem coś innego, z moich planów ktoś się głośno zaśmiał. No ale dobra, najważniejsze, że ładunek mam. Niestety na jutro rano. I to właśnie nie jest bardzo dobrze. Ale z drugiej strony jest do Polski. I to za naprawdę godziwe pieniądze. Nie, to nie jest 60, 70 czy 90 centów, jak niektórzy wracają. Nie, jest sporo lepiej. I będę ratował ten tydzień do samego końca. Będę walczył, kurczę, ile się da. I mam nadzieję, że na koniec tygodnia jeszcze wyjadę gdzieś na zachód właśnie i za jakieś fajne pieniądze uda się gdzieś w czwartek w nocy, ewentualnie w piątek z rana załadować. Bo to wiecie, już koniec tygodnia to raczej ludzie wracają do kraju, a nie wyjeżdżają z niego. Przynajmniej na Świecku może korków nie będzie, nie? Teraz zostaje mi tylko i wyłącznie szukanie ładunków w Polsce i zmiana pozycji z tej na tą na łóżko. Pogoda jest straszna, kurczę, nie idzie wyjść z auta, wieje wietrzysko co chwilę, deszcz pada. Nawet nie idzie gdzieś pospacerować, przewietrzyć głowy troszkę, bo kurczę, to fajne takie miasteczko, wioseczka, kurczę, bym poszedł, popatrzył, chociaż jak ludzie żyją, ale nie, trzeba siedzieć w kabinie. Tutaj wszystko ogarnąłem, co miałem ogarnąć, no został mi kubek do umycia, dobra, niech będzie, że tyle mojej roboty jeszcze na dzisiaj, jeżeli chodzi o pracę w kabinie. A tak, o czym mnie już piekło od patrzenia w ten ekran. No i muszę się pogodzić z tym, że ten tydzień nie poszedł po mojej myśli. Bywa, bywa, trudno, odpocznę. Tak też trzeba czasami. I żywię ogrom nadziei, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Ale dobra, oglądajcie, subskrybujcie. Zobaczymy, może jeszcze coś w tym tygodniu uda się uratować, a przynajmniej gdzieś na weekend w fajne miejsce pojechać, bo naprawdę miło by było gdzieś jakieś Włochy zgarnąć. Czemu nie? Tam by było cieplej. Na razie niestety nie płacą, bo Włochy też były, ale ajajaj, nie za te pieniądze, a patrzyłem ładunki z Włoch jeszcze bardziej ojojoj. Dlatego trzeba naprawdę za dosyć fajną kasę wyjechać, żeby mieć jakieś tam pole manewru z pustymi przebiegami. Dobra, można za jakiś obiadek się zabierać, słoiczek od mamusi otwierać i spokojnie wypoczywać, bo jak zacznie się praca, no to już jej nie odpuszczę i będę pewnie jeździł po nocach, wykorzystywał te czasy na maksa, więc teraz trzeba wykorzystać czas i odpocząć. O tyle. Dobra, oglądajcie, subskrybujcie. Kolejny piękny dzionek, kolejne wyzwania. No, tym razem nawet ciężarówka zmieniła swoje położenie. Stoję pod rampą. Wyobraźcie sobie. Od razu wzięli do doku. I chyba nawet od razu zaczęli ładować, bo coś tam już nawet dygnęło. Mam nadzieję, że szybko pójdzie. Ja jem w takim wypadku jakieś śniadanko. No,
Szczerze, mam nadzieję, kurczę, jechać stąd jak najszybciej, bo na jutro już rodzi się pewien nikczemny plan. Uda się chyba uratować ten tydzień dosyć godnie. Ale tu jeszcze nie chcę zapeszać, bo ja mam swoje plany, a ten tydzień wiadomo jak wygląda, nie? No dobra, tutaj szybko powinno przynajmniej pójść. Mam nadzieję, no byłem godzinę wcześniej i od razu rampunia, nikogo nie ma zresztą. Dla mnie bomba. Takie firmy można przyjeżdżać. O, i tak można pracować. No tak trzeba pracować. Załadowane, szybko, sprawnie, skuteczne, leciutki towar. Tak jak mówię, no jest plan dzisiaj to zdjąć. Dzionek, patrzcie jaki ładny. Kurde, no 4,5 stopnia, chłodno. Ale przynajmniej nic nie pada, wiatr przestał wiać. Żyć nie umierać, kurczę, a na dodatek ratuję tydzień. Po 800 metrach trzymaj się lewej strony. Jak tylko mogę. Zaraz, żeby nikogo tu nie potrącić. Mam ładunek, na piątek wzięty. Ale już za naprawdę wybitną stawkę, bo kurde... Muszę też na niego poczekać nieco. Ale coś pięknego, kurde, to naprawdę uratuje resztę tego nędznego tygodnia. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. O, wszystko się szczęśliwie udało, rozładowałem, dojechałem do portu 2000, tu ogarnę się troszkę, coś zjem, wykąpię się i lecę dalej. Na szczęście dzisiaj tylko na parking i jutro załadunek. Autko się myje, także będzie pięknie, ślicznie i pachnąco. No i na spokojnie odpocznę sobie i to sporo sobie odpocznę, bo jutro dopiero po południu załadunek. No ale jak jest dobra kasa, to i można postać. Nie ma co Kijowo jechać. Lepiej dobrze stać niż Kijowo jechać, nie? Dobra, idę zobaczę jak im idzie. Wyjeżdżam i idę na obiad. O, moi drodzy, rozpoczynamy nocne manewry. Ja już załadowany jestem. Trzeba ratować ten tydzień. Myślę, że nie pójdzie najgorzej. Chociaż w Niemczech już autostradę widzę, mam zablokowaną. Ajajajajajajajaj. Dobra, zaraz trzeba będzie ruszać. Ale zanim ruszać, to muszę pozdrowić swojego widza z Anglii, Rafałka. Także pozdrawiam cię serdecznie. No jak człowiek ma świadomość, że tak młodzi ludzie go oglądają, no to naprawdę trzeba uważać na łacinę, żeby nie chlapnąć czegoś niepotrzebnie. Rafałek, jak dobrze pamiętam, ma 7 lat. Mój stały, wierny widz. Także jeszcze raz pozdrawiam. Ja zaraz będę startował, ale co, zapomniałem się pochwalić. Mam już ładunek na niedzielę w zasadzie. Niedziela w nocy, tuż po zakazie. Będziemy się kierować z powrotem na wschód, ale jeszcze po Niemczech, to będzie kabotaż. Ale to pierwszy, także nie ma co na razie mocno się spinać. Z kabotażami stoję bardzo dobrze na razie. No więc, nocne manewry, czas zaczynać. Sobota. Nocne manewry zakończone sukcesem. Bardzo dobrze. Jako tak udało się ten tydzień uratować. Ale co będzie dalej, to jeszcze nie wiem. Wspominałem, że mam już ładunek na wschód Niemiec. To oczywiście odwołali. I na co było się wyrywać? Tutaj raczej nie zostanę. Raczej będę starał się ustawić w jakimś odpowiednim kierunku. Tak, żeby w niedzielę w nocy coś załadować. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na razie nie wygląda to jakoś, kurczę, specjalnie obiecująco. Naprawdę spodziewałem się, że będzie znacznie lepiej. No ale co, jest jak jest, nie ma co narzekać. Parking spokojny, fajnie się udało wyspać nawet, wypocząć. Teraz trzeba wymyślić, co robić w przyszłym tygodniu. No jeszcze czekam na podbicie stawki, bo jest jeszcze taki króciutki ładunek i mam nadzieję właśnie, że uda się jego zabrać. A póki co idę się wykąpię, coś zjem i zobaczymy, co będzie się działo. Poczekałem sobie do w pół do drugiej. Tak jak się spodziewałem, nic ja tu mądrego nie wymyśliłem.
Sobota, no co się mocno i dziwić. Ale ptaszki ćwierkają, że być może uda mi się załadować ten ładunek, który mi anulowano. Jadę tam na miejsce. Jest tam parking. Wszystko, co potrzebne na spędzenie niedzieli, bo załadunek dopiero w poniedziałek. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jednak uda się wziąć ten ładunek. Kurczę, jaki ruch w sobotę, gdzie oni wszyscy tymi osobówkami jadą. Zobaczymy, no nie chciało mi się na tym parkingu stać, bo powiem wam szczerze, opinie mają słabe te parkingi. Chłopaki tam piszą, że i paliwo kradną, plandeki tną. No, nie chcę ryzykować. 50 km dojazdu mam, więc nie za wiele. Pewnie, że szkoda i tych pustych kilometrów, jeżeli nie uda się zgarnąć jednak tego ładunku. No ale dobra. Kto nie ryzykuje, ten dobrych ładunków nie wozi. A stawka naprawdę fajna będzie, no to trzeba zaryzykować. Coś wyjdzie dobrze, nic nie wyjdzie. Trudno. Żyje się dalej, szuka się innego, nie? Tak czy siak niedziela powinna spokojnie przejść, przelecieć normalnie na parkingu przed firmą. Dobra, pędzę, bo to już hamuję, a tu gdzieś pamiętam, fotoradar był na tej zwęźce. Śniadanko zjedzone, stary wykąpany, tak trzeba żyć. Teraz sobie spokojnie można będzie odpoczywać, bo pogoda no nie pozwoli chyba na żadne zwiedzanie, choć kurczę, może jutro 5 stopni jest. Jej, no dobrze było gdzieś jednak wyjść, wyruszyć, no ale dobra, najwyżej sobie poleżę jak prawdziwy szofer. Czekaj, następny zjazd mówię. Dobra, pędzę. Dobra, dotarłem na miejsce, ale nie wygląda to dobrze. Kurde, wiecie ile aut jest na parkingu? No jak tu jechałem, miałem takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że to nie będzie wielki problem. No to jest problem. Dobra, ale na razie nie ma co się poddawać, jest sobota. Praktycznie wieczór. Niedzielę na odpoczynek i szukanie ładunków. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie co? Tym jakże mało optymistycznym akcentem, przynajmniej dla mnie, będziemy pomaleńku kończyć to nagranie. Tydzień ciężki był, nie ma za bardzo z czego się tu i cieszyć, chociaż końcówka dobra. Ostatni kurs uratował wszystko. Za chwilę będę to przeliczał, patrzył, już popisałem. A właśnie, a propos spalania. Udało mi się zbić do 27 na 100. Znaczy nie najgorzej chyba, ale powinno być jeszcze mniej. No pogoda, zima idzie, wiatry. Sami wiecie, sami rozumiecie. Jeszcze przynajmniej tutaj śniegu nie było, ale nie przejmujcie się. Nie będę was męczył tym, że pierwszy śnieg spadł, bo dla mnie to żadna nowość, żadna nowina, że pod koniec listopada pada śnieg i na drogach jest biało. Czas był przez te 40 parę lat przywyknąć. Zobaczymy jak to wyszło. Myślę, że nie najgorzej. Mogło być oczywiście lepiej. Ten przestój mi troszkę dał pewnie finansowo w kość, ale nadrobię w przyszłym tygodniu. No tutaj zobaczymy, co się będzie działo w niedzielę już po zakazie. Czy uda się ten ładunek zdobyć, czy niekoniecznie. No ja cały czas patrzę. No właśnie, jakbyście chcieli wiedzieć, jak wygląda praca kierowcy na swoim, który nie jeździ pod spedycją, no to właśnie w ten sposób praktycznie każda pauza wygląda. Odpisywanie na maile, szukanie ładunków i w międzyczasie może uda się coś zjeść. Lekko nie jest, ale jak to mówią, chciało się żyć bogato, to trzeba ciężko pracować. Właśnie, a ja to lubię poza tym. Co ja bym robił na tej pauzie, leżał brzuchem do góry, to nie w moim stylu. Już chyba nie dam rady u nikogo pracować i mieć na wszystko wywalone, bo ja lubię, jak coś się dzieje. To po prostu jest fajne dla mnie. Kończymy. Pamiętajcie o subskrypcjach, bo coś jakoś mało ostatnio przybywa. Opierdzielacie się jednym słowem. Wciśnij ten guziczek subskrybuj, dzwoneczek. Dla mnie będzie bardzo miło. Ciebie to nic nie kosztuje. No i super. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.